Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, DeRomanXo i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin Edycja Rozszerzona. Jak pamiętacie, poprzedni odcinek uciekłem wam w momencie, kiedy rozmawiałem z panią Jeziora, tak więc kontynuujmy po prostu z nią tą naszą rozmowę, a potem pójdziemy oddać jednego questa i zaczniemy wykonywać kolejnego questa pobocznego. Pani, co się stało z tymi zastępami w lśniących zbrojach? Wszystko przez legendę o świętym Graalu. Moi dzielni rycerze, nie wiedzieć czemu, w pewnym momencie zjawiali się u mnie i oświadczali, że muszą wyruszyć w arcyważną misję. Twierdzili, że ich przeznaczeniem jest odnaleźć świętego Graala. Widzisz, Geralt, problem w tym, że nie jestem wszechmocna. Z przeznaczeniem nie wygram. Wszystkie moje próby wskazania nieszczęśnikom właściwej drogi spełzły na niczym. Domyślam się, że Graal nadal nie został odnaleziony. Dobrze się domyślasz. Znasz legendę o Graalu. Straciłem pamięć. Faktycznie. Pogadaj z pustelnikiem. Pilnuje grobów dzielnych poszukiwaczy. Jest beznadziejnym nudzieżem, ale legendę Graala zna perfekcyjnie. Nie omieszkam. Jeśli przyjdziesz tu i powiesz, że wyruszasz z arcyważną misją, wierz mi, potrafię być nieprzyjemny. Okej, no spoko. Także dobra. Widzę tyle z rozmowy, tak więc bywaj. Bywaj. Okej, no spoko. Tam o Graalu też coś tam było, bo generalnie Ciri się na sam końcu bazyliszki przeniosła się do świata króla Artura i tam spotkała niejakiego Galahada i to było w ostatnim tomie. Tylko kuźwa, jak się nazywał ostatni tom? Chyba właśnie Pani Jeziora, albo mi się wydaje. Kuźwa, co jest? Nie mogę trafić w X. Jezus Maria, w C właściwie. Okej, dobra. Okej, chodźmy tam gdzieś bardziej w te bazyliszki, żeby ta obszarówka bardziej chwytała. Okej, no w końcu obszarówka troszkę zachwyciła, że tak powiem. Przynajmniej sobie zabijam te bazyliszki. Dobrze, że je zauważyłem. O kurde, ale te bazyliszki wcale takie słabe nie są, co ciekawe. No, ale dobra, w razie czego mamy jakieś jaskółki i tak dalej, także nie będzie raczej problemu z tym. Aha, ale dosyć mocno unikają te bazyliszki tutaj. Dobra, okej, zabijmy sobie teraz tego. No dobra, może spróbujmy jeszcze raz obszarówkę, ale zobaczymy, nie wiem na ile... Ta obszarówka się tu sprawdza, nie wiem, dobra, widzę, że w miarę się jednak sprawdza. Ale już widzę też, że się sprawdzi na pewno dekoktrofalda białego. Grom, kot, gdzie jest dekokt? Tu. Dobra, napijmy się. Dobra, opalamy znowu obszaróweczkę. Może i bym nie zginął w sumie, ale zawsze wolę to jednak ten dekokt wypić, tak na wszelki wypadek. Okej, mamy tutaj bazyliszka. No, come on! Zabij go. Zabij go, Geralt. Dobra, jeszcze raz obszarówka. Teraz już obszarówka będzie sięgać? Będzie sięgać na dwóch, bardzo dobrze. Okej, i obydwa padły. Także dobra, podnieśmy sobie szczątki z tych wszystkich. Oczywiście nie mam miejsca. Dobra, wyrzucimy co? Wilczą skórę. Zresztą jest, podejrzewam, dosyć drogie. Nie wiem, co wyrzucić. Kurde, białą mewę tą, w sumie tak, jajo wiwerny już mi nie jest potrzebne. Wolę sobie podnosić to z tych właśnie bazyliszków. No come on, nie turlaj się, Geralt. Gdzieś są jeszcze jakieś szczątki, których nie mogę podnieść. Klikam, ale nic się nie dzieje, no ciekawie. Dobra, nie wiem ile potrzebuję też tych rzeczy. A, widzę tylko trzy, no dobrze. Podnieśmy sobie jeszcze tutaj. Okej. Tu mamy krąg ostatniej kropli, to jest do znaku czego? Chyba do akcji. Mamy też jakiś kufer z hajsem i jakimiś innymi rzeczami. Mamy kolejny kufer z jeszcze większą ilością hajsu i runą księżyca, której nie chcemy się podnosić, bo nie mam miejsca, już się nie chce nic wywalać stąd. O, mamy kolejne szczątki, bardzo fajnie. I tu mamy jeszcze jakieś szczątki. Tutaj mamy oko, dobra. No to fajnie, mam też zlecenie na bazyliszki, mam panią Jeziora, jak słodko. W ogóle mała jest ta wyspa bitw, prawda? Prawda. Tutaj chyba też z tego co widziałem jest coś, tak, tutaj coś jeszcze jest, ale nie wiem za bardzo co. Tak czy siak, chodźmy stąd na razie i pójdziemy sobie teraz nie wiem do kogo, do kogoś tam pójdziemy, w każdym razie poddajemy teraz questy, na pewno najadę, trzeba będzie znaleźć. I trzeba będzie... też znaleźć gościa, który wystawił zlecenie na te bazyliszki, które przed chwilą zabiliśmy tutaj.
Ale to za chwilę. Najpierw też będziemy musieli chyba przemedytować, mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien. Zobaczymy, czy Najada będzie w tym miejscu, bo z tego, co czytałem tutaj w solucji, to jest taka opcja, że Najada się nie pojawi w tym miejscu, gdzie ma się pojawić, chociaż wtedy powinna być teoretycznie właśnie tutaj na wyspie Rybitw, tak więc być może się pojawi. No zobaczymy. Tak czy jak na razie mamy zapisywanie. No i przypływamy z powrotem do wsi Odmęty, do brzegu tutaj właśnie przy tej wsi. Odstawimy tą łódkę króla rybaków na miejsce i pójdziemy poddawać questy. Najpierw pójdziemy oczywiście do Najady. Ona gdzieś tutaj chyba powinna się kąpać, z tego co mi wiadomo. Także jak musimy sobie jeszcze zobaczyć dziennik. W ogóle muszę się nauczyć jakiegoś skrótu tego dziennika. Także jak złodziejskie nasienie, śledź i ona ma być gdzieś tam, dobra. Także, no kurde, Geralt, come on, idź, dziękuję. Okej. Tak, gdzieś tutaj, w tą stronę, prawda? Tak, w tą stronę. Dobra, raczej powinienem dojść, ja mam króla rybaka. To pogadajmy z nim, bo wiem, że goś tutaj jakoś da zmusić do gadania, ale nie wiem jak. Mhm. Widzę, że teraz nie mam jeszcze tej opcji dialogowej, tak więc bywaj. Bywaj. No i chodźmy dalej. Mam tutaj tą rezolutną dziewczynkę, ale podejrzewam, że z nią też za bardzo już nie pogadamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. I tam już mam Najadę. Tak więc chodźmy, pogadajmy z nią i oddajmy jej ten cały naszyjnik, który ukradł jej ten cały utopiec tamten. Porozmawiajmy. Odzyskałem twój naszyjnik. To świetna wiadomość. Teraz kwestia twojej nagrody. Mogę ci dać księgę o Wodjanoi, runę ziemi, albo będę leczyć twoje rany, ilekroć do mnie przyjdziesz. Opowiedz mi o wszystkich nagrodach. Księga o Wodjanoi zawiera wiedzę o wszystkich typach ryboludzi. Runa ziemi służy do wzmacniania twego miecza. Możesz też wybrać mnie. Wtedy będę cię leczyć. Wystarczy, że przyjdziesz. Dobra, weźmiemy sobie, myślę, księgę o Wodjanoi, bo na pewno z leczenia to wątpię, że kiedykolwiek bym skorzystał. W runy się nie bawię, a Wodjanoi może się akurat przyda. Wybieram księgę o Wodjanoi. Proszę bardzo. Nie wiem, jak można czytać takie nudy. Dziękuję. Mam dla ciebie coś jeszcze. Ta czerwona wstążka to amulet, chroniący przed utopcami. Weź, na pamiątkę. Okej, spoko. Oczywiście wszystko mi wypadło, bo kurde, nie mam miejsca w ekwipunku. Kurde, muszę coś wyrzucić. I nie mam tego pojęcia, co. Jadwisielców. Kurde, no, żal mi czegokolwiek tu wyrzucać, dlatego sobie zjem rybę. Weźmy sobie książkę o Wodjanoi, dziękuję. Weźmy sobie ją, przeczytajmy, gdzie ona jest tutaj. Dobra. I teraz możemy to wyrzucić. I wziąć czerwoną wstążkę, która teoretycznie ma nas ochronić przed tym, przed utopcami, co w sumie w zawodzie Geralta jest trochę do dupy, ale no powiedzmy, że się przyda. A teraz tak, zobaczmy jeszcze dziennik. Weźmy sobie zadania, weźmy sobie tożsamość. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakie wpływy na moje życie ma przeznaczenie. Wierzę w coś więcej. Aha, no spoko. Dobra, weźmy sobie na bazyliszki zlecenie, gdyż to zlecenie mamy wykonane i musimy iść do wioski. No, of course, dobra. Także chodźmy i zobaczymy, co tam się będzie działo. Tam mamy króla rybaka, dobra, okej. Zastanawiam się właśnie, czy pójść popolować na jakieś te potwory, na przykład na zjadarki i tak dalej. No to jeszcze zobaczymy później, bo generalnie na razie zjadarkę spotkałem tylko jedną. Czyli trochę mało, jakbym miał tak 9, to kurde, nie wiem, podejrzewam, że one być może w jakiejś innej lokacji się respią, w jakiejś większej ilości, ale nie wiem za bardzo w której. Przynajmniej na razie, być może na polach, ale też tego raczej nie jestem pewien, bo tam to chyba głównie północnice by się respiły. Tu mam jeszcze nasze ognisko, co ciekawe, jeszcze się pali, to dobrze. I idziemy dalej, tu już chyba jest przejście, zaraz mi powinno topnąć, tu mam tą kryptę. Ciekawe tych flederów już, a nie, dobra, myślałem, że flederów tam już nie ma, ale jednak są. Tutaj mam drogę do wioski, oczywiście do tej kaplicy sobie tam kiedyś pójdziemy, ale to później, jak już powykonujemy wszystkie questy poboczne. Okej, dobra, droga do wioski.
Bo z tego, co gdzieś tam przeczytałem, to po którejś misji głównej nie będzie się już dało questów pobocznych wykonywać, bo zapewne stanie się coś przejebanego i postać poginął albo coś. Dlatego właśnie, znając ten fakt, chciałbym jak najszybciej wszystko pokończyć i widzę, musimy iść do karczmy. Dobra, tam ktoś chyba to zlecenie wystawił. Z tego, co tutaj widzę. Także chodźmy do tej karczmy, za chwilę będziemy na miejscu. Tam jeszcze być może się prześpimy w sumie u tego karczmarza i byśmy poszli tam, gdzie były te skrzaty i byśmy sobie zaczęli misję właśnie z tymi skrzatami. Ona z tego, co mi się wydaje, jest krótka, chociaż też tego pewien nie jestem, bo i dalej nie czytałem, wiem tylko, że tam się zaczyna, a na czym ona polega, to już za bardzo nie wiem, bo nie chcę sobie za mocno spoilerować. Dlatego będziemy musieli pójść to sprawdzić, dlatego myślę właśnie, że się przemedytujemy tutaj u karczmarza. Także dobra, chodźmy. Moje pytanie, kto wywiesił to ogłoszenie? Zobaczmy. Muszę się zgłosić do Juliana po nagrodę, tak więc dobra. Chodźmy, pogadajmy z Julianem, który tutaj sobie śpi. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trendowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Ja w sprawie ogłoszenia. Skupuję skóry bazyliszków. Rozumiesz, w zimie jest teraz moda na gadzie buty. Mam tu 3 sztuki. Popatrzmy. Są nieuszkodzone. Świetnie. Oto twoja zapłata. Okej, dobra, także zadanie mamy wykonane, ale teraz jeszcze sobie z nim pogadajmy. Opowiedz historię swojego dziadka. Dziadunio, niech Melitele czuwa nad jego duszą, miał kawałek ziemi. Skalista, zamarznięta dolina w północnym Kowirze i opuszczona kopalnia węgla, bez węgla. Dziadunio zawsze mówił, że ta dolina kryje w sobie skarb. Każdego roku wytrwale pracował w poszukiwaniu tego skarbu. Z początku wielu najmowało się do pomocy, ale w końcu stało się jasne, że dziadunio oszalał i żadnego skarbu tam nie ma. Kiedy miał 47 lat, reumatyzm i kolekcję bobołaczych skalpów nad kominkiem, w przypływie rozpaczy wyszedł na dwór i zaczął złorzeczyć niebiosom, przeklinać wszystkich znanych bogów najbardziej plugawymi słowy, jakie znał. A bogowie odpowiedzieli. Rozległ się potworny huk i w dolinę zeszła lawina. Gdy odzyskał przytomność, wygrzebał się ze śniegu i rozejrzał. Jego oczom ukazał się cudowny widok. Cała dolina skrzyła się dziwnym migotaniem, tak pięknym, że nieomal przeoczył zbliżającą się bestię. Dziadunio rzucił się do ucieczki. Po drodze schylił się tylko raz, żeby zabrać jeden z dziwnych, lśniących kamyków. Udało mu się uciec. Schodząc z gór spotkał Wiedźmina, który zgodził się usunąć potwora w zamian za srebrny grosz. Poszli z powrotem. Wiedźmin ubił bestię i pomimo ogromnego bogactwa zalegającego w dolinie, nie zażądał niczego więcej. Tylko srebrnego grosza. Dziadunio nabrał doń zaufania. Wiedział, że prędzej czy później ktoś zechce mu odebrać skarb. Bo w dolinie był prawdziwy skarb, Geralt. Diamenty, których wydobycie zajęło lata. Założyli spółkę. Wiedźmin pilnował robotników, zabijał potwory i odstraszał bandytów. Dziadunio zarządzał interesem. W Kowirze jest legendą, a moja rodzina należy do zamożnych i szanowanych. Ot i cała historia. No spoko, całkiem ciekawa. No nie wiem, no fajna, no po prostu, no. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Może o kościach najpierw? Grywasz w kości? Zdarza mi się. A od kiedy tu jestem, podszkoliłem się znacznie. Ci wieśniacy grają jak szaleńcy. Ciekawe. Jeśli chcesz, możemy czasem zagrać. Tylko lojalnie ostrzegam, mam się za zawodowca. Okej, dobra, to zagrajmy z nim w sumie, czemu by nie? Będziemy musieli także pójść do tego sołtysa z nim zagrać. Dobra, tam podbijamy jak szaleni. Dobra, zlecenie wykonane, super, bardzo mi się to podoba. Także dobra, rzućmy sobie kośćmi. I co my tutaj mamy? Parę. Super. O mój Boże, dobra. No nic, zaakceptujemy to, ale no nie mam szans tego raczej wygrać. No dobra, okej, spoko. Wyrzucimy sobie to. No nie wiem, jak trafię 2 piątki, to jestem bogiem. Jezu! What? What? Wow, szkoda, że nie podbiłem.
mu się nic nie trafiło. Wow, wygrałem! Wow, masakra. Dobra, następna runda. Kurde, jakbym podbił. Ale bym więcej wygrał, fuck. Ale czegoś takiego autentycznie się nie spodziewałem. No cóż, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Teraz trójka. Z tego co widzę, dobrze. On ma co teraz? Para, albo mi się wydaje. No to podbijamy. No i wygraliśmy, spasował. Nice, bardzo, bardzo ładna runda, fajnie. Dobra, zakończmy rozgrywkę. No i pogadajmy jeszcze raz z Julianem. Żadnego wyzwania. Geralt? Co słychać? Niedługo żenię się z córką sołtysa, Aliną. Właśnie szykujemy wesele. Aha, no spoko, tyle. Tak więc dobra, bywaj. Bywaj. No i dobra, tak więc chodźmy stąd. W ogóle tam parę osób mówiło, żebym pogadał z Julianem na temat Vodianoi, a tam żadnego tematu o Vodianoi nie widziałem. Także jak, która jest godzina w grze? 5 rano. W sumie póki dojdziemy tam, to może trochę minie. Dobra, spróbuję nie medytować i zobaczymy, czy ten ziomek się już tam pojawi w tym miejscu, gdzie ma być. Jeżeli nie, to sobie chwilę popolujemy, myślę, na potwory. Mam nadzieję, że jakieś tam się porespią, jakieś skolopendromorfy czy coś w tym stylu. Nie wiem, ile tych w sumie skolopendromorfów muszę jeszcze zabić, bo dajże jeszcze dwa. Z tego, co mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Także pójdziemy sobie gdzieś tutaj, że tak powiem, w teren. Mniej więcej w kierunku tego zrujnowanego mostu, który się znajduje tutaj dokładnie. No i pójdziemy jakoś tak na skos, powiedzmy, żeby po prostu poznajdować, myślę, jakieś potwory do pozabijania. Weźmy sobie także miejsce mocy, jak już tu jesteśmy. Czemu by nie? Także okej, okay. Użyjmy sobie miejsca mocy. Okej, okay, no dobra, odprawić rytuał magii. Dziękuję bardzo, trochę mi zboostuje znaki. W sumie teraz będziemy trochę walczyć, to się może przyda. Czy tam coś jest? To jest ta taka dziwna małpka, która sobie biega. Nie wiem, czy tu jakieś potwory mogą się pojawić. Jesteśmy teraz za karczmą. Szczerze wątpię. No właśnie, tu już jest nawet koniec mapy z tego co widzę, także na tym już nie będę iść, nie ma sensu. To zbyt większego. Te dziwne małpki, o co z tym chodzi? Nie wiem. No to już, dobra, chodźmy dalej. Tam mam drogowskaz, tam jest droga na pola, dobrze myślę. Chyba dobrze myślę. Ja bym wolał tutaj bardziej pobiegać. I tutaj czegoś poszukać. No mamy te wilki. No to chodźmy, powalczmy z wilkami, no dobra. Tylko wyciągnijmy sobie normalny stalowy miecz i weźmy sobie obszarówkę. Okej, okay, dobra. O, teraz już pojedyncze ataki. Tylko, że lekkie. Okej, okay, dobra. Tu mamy dwóch przeciwników, to już mi się obszarówki, myślę, nie opłaca włączać. Okej, okay, i ten wilk niech też umiera. Dobra, podnieśmy sobie z nich szczątki przy okazji. No, Geralt, kończ. Chociaż tu jest w sumie z nich chyba tylko skóra, a nie, mam jeszcze... O, mamy mięso i tam widzę chyba rebis jest, prawda? Tak, to się przyda, dobra. Tu sobie podnosimy wszystko. Skór nie będę podnosił, bo nie mam, myślę, po co. Tak niedawno wyrzuciłem bodajże 4. Ale też tutaj widzę, nic nie ma, tylko to zgra wilków. No cóż, zdarza się. Chodźmy dalej. No i szukajmy jakichś też, mam nadzieję, potworów. No kurde, przydałoby się, jakby tutaj jeszcze jednak się respiło. Możliwe, że jakbym poczekał całą noc, to by coś tutaj jeszcze więcej było. Ale na razie, no to tak trochę, jeżeli chodzi o potwory, to jest cienko. Trochę szkoda. Nie wiem, jak bardzo już daleko poszedłem. Nie wiem też, gdzie tutaj już będzie w końcu ten most. To są dobre pytania. Widzę, że tego ziomka przy tym moście nadal nie ma, niestety. I to samo, jeżeli chodzi o potwory. Potworów też niestety za bardzo nie ma. Ile czasu w grze minęło? Jest 6 rano, dobra. Tam mam tą kapliczkę z krzatów, ale nie będziemy jej na razie używać, bo podejrzewam, że tam mnie jeszcze zaprowadzi ta misja. Na razie szukamy potworów, które mam nadzieję gdzieś tu się zaraz pojawią jakieś. Gorzej jak nie, tam widzę za bardzo dalej pójść chyba nie możemy. Raczej nawet na pewno. Ta, to już zaraz jest ściana. Także tak czy siak nie przejdziemy. Jeżeli chodzi o potwory, też jest dosyć bieda. Nic jeszcze nie spotkałem, oprócz tych wilków. Ale niestety na wilki zlecenia nie mam. Może chodźmy drogą? Czy właśnie może nie drogą? Może pójdźmy drogą, zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Wejdźmy sobie tutaj na lekką tą górkę. No nic tutaj nie ma, cholera. Trochę słabo, podejrzewam, że jeszcze trochę w grze musimy poczekać, żeby tamten gość się tam pojawił. Mam nadzieję, że się nie muszę medytować, żeby on się tam pojawił, to było trochę chamskie. Zobaczmy mapę. Jesteśmy tutaj, tu jest miejsce mocy, tu jest pozostałości ruin.
O, Geraltu, już za dużo do poeksplorowania, z tego co widzę, to nie mamy. Możemy iść na te pola, ale czy mi się to opłaca? Myślę, że już teraz nie. Nie wiem, może się przejdę do wioski. Może wiem, pójdziemy zagrać sobie z sołtysem w karty. Znaczy nie w karty, Boże. W kościelnego pokera, o właśnie, o to mi chodzi. Także chodźmy, tam mam tego strażnika krowy, która podobno jest taka ładna, dlatego że Abigail daje jej tą maść, ale no cóż. Okej, okay, dobra, jesteśmy na miejscu, także nie pogadamy z sołtysem, bo kuźwa sołtysa nie ma, on gdzieś musi mieć indziej, on gdzieś musi indziej mieszkać. No jakiś tam sztylet mało potrzebna broń raczej, dobra, wyjdźmy stąd i zobaczmy. Nie wiem, o której ten PC-ty pozostałe się pojawiły, już się pojawiły. Dobrze. To wejdźmy jeszcze raz, bo może też się pojawi w sumie pan sołtys. No, wejdź tu. Możliwe, że się zrespi już. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jest? Nie ma. No to cóż, wejdźmy stąd jeszcze raz. I zobaczymy. Okej, okay, dobra. To mam Celinę, widzę. Z nią na pewno możemy pogadać. To w sumie chodźmy, bo mi się wydaje, że chyba wiem, co to jest za Celina. Mam takie dziwne wrażenie. Zaraz zobaczymy. Jestem ciekawy, czy to to. Chodźmy, tu mam piekarza. Chwilę, krowa medaliska. Gdzie ta Celina? Celina, proszę bardzo. Tak więc chodźmy, pogadajmy z nią, ile tylko tutaj właśnie będę mógł wejść. Cholera, jak zwykle idę źle. Ale dobra. Już chyba teraz będę mógł tędy przejść. Nie, ten też nie będę mógł przejść. Fuck. No i tędy... Jesus Christ, kto to projektował? Dobra, tędy już chyba muszę przejść, no dokładnie. Dobra, tak więc chodźmy, pogadajmy tutaj z Celiną. Tak? Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. No, pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ja nienawidzę tej krowy! Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała, czego zapragnęła. O. Teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. A niby kto ma być lepszy niż Julian? Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana? Ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. Dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. O, jaki ja jej nienawidzę. Ale nie doczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Mam dla ciebie pierścionek. Naprawdę? Pokaż! Muszę sprawdzić, czy jest piękniejszy niż pierścionek zaręczynowy Aliny. No dobra, trochę tych pierścionków tu mam, zobaczmy. Pierścień z bursztynem. Sygnet wiecznego ognia raczej nie, złoty pierścień. Kurde, nie wiem, czy ten pierścionek się nada, złoty sygnet, złoty pierścień z rubinem. Z bursztynem czy z rubinem? Podejrzewam, że lepszy byłby z diamentem. Kurde, aż nie wiem, gdzie mam save'a, ale dobra, spróbuję jej dać ten z rubinem. Gdzie dostałeś tę tandetę? Od dziada proszalnego czy na jarmarku świętego Grzegorza? Ale niech będzie. Pokażę Alinie, że mogę mieć każdego chłopa. Cóż? Milcz i całuj. No dobra. Jej, a tam obok był piekarz. No, tak właśnie mi się przypomniało, bo kiedyś się tam widziałem właśnie, że tutaj jest taka jedna karta. Także bardzo fajnie, kolejna do kolekcji. I jeszcze z nią pogadajmy, bo tam widziałem, mamy z nią jeszcze jakąś tam inną opcję dialogową. To nieprawda, że zemsta najlepiej smakuje na zimno. No nie, już nie możemy z nią pogadać więcej. No cóż, dobra, trochę szkoda, ale dla karty było warto. Także dobra, chodźmy stąd i chodźmy już pod ten most, tam już powinny być, znaczy tam już na pewno powinien być gościu, który nam zleci właśnie zadanie, które się nazywa jak? Drobne utrapienia, okej. Okay. W sumie bym sobie przeskrolował tutaj solucję, ale już może nie, może jakoś sobie poradzę bez solucji w końcu.
Największy problem w tym Wiedźminie jest ze znajdowaniem questów, chociaż w każdym Wiedźminie czasami niektóre questy to w ogóle przechodziłem całą grę i ani razu się przez przypadek na nie nie natknąłem. Musiałem sobie solucją pomagać, żeby je w ogóle znaleźć. Może to być przez to, że słabo eksploruję, ale nie wiem, no. Po prostu chcę mieć taką pewność, że robię wszystko, dlatego właśnie się tutaj radzę solucją. Tak czy siak, mamy tutaj tego gościa czy nie? Ej. What the fuck? Tutaj powinien być gościu. I go nie ma. Kuźwa. O co chodzi? Podejrzewam, że tu muszę jeszcze jakoś bardziej w dzień przyjść. Fuck. No nie wierzę w to, no. Cholera. Dobra, chodźmy jeszcze raz do wioski. No i zobaczymy. Cholera, no, ale już powinien się tu pojawić. No, która jest godzina? Jest 7 rano w grze. Tam już wszystkie wieśnioki, kurde, powychodziły z chata, tego jeszcze tu nie ma, no. Normalnie masakra. No nic, mam nadzieję, że zaraz jak się przemedytuje gdzieś, to już będziemy mogli tam z nim pogadać, że on tam w ogóle będzie. Mam taką nadzieję. Ja to podejrzewam, zobaczymy dopiero za chwilę. Na razie chodźmy z powrotem do wioski. Tam gdzieś widziałem, mają jakieś ognisko w którymś miejscu. Także mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby je zapalić, bo nie wiem, czy będę mógł teraz cholera użyć igni. No właśnie. Cholera, bo nie mam krzesiwa. A nie mogę użyć teraz igni. Cholera. No nic, dobra, zobaczmy. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpalić. No niestety, nie przemedytuję się przy ognisku. Fuck. Fuck. No nic, trudno. Nie wiem w sumie, co mam teraz zrobić. Autentycznie nie wiem. To jest bardzo dobre pytanie. Chwilę, mogę? Tak, mogę sobie, tak, kurde. Dobra, muszę zatrzymać grę, żeby tutaj sobie zobaczyć. Wait. No tak, on powinien być dokładnie w tym miejscu. No cholera jasna. Nie chcę tam znowu iść. Zobaczmy, czy jest może chociaż ten sołtys. To chociaż zagramy sobie w pokera kościanego. Mam nadzieję, że będzie. Proszę, bądź. Bądź. No nie! Czemu nie ma tych, którzy mi są potrzebni? No cholera. Za bullshit. Fuck. O, jest Murashka Hran. To właśnie ten ziomek. I już go kurwa nie ma. Ale to właśnie z tym murarzem Harnem mamy pogadać, tak? Mam nadzieję, że dobrze jego imię odmieniłem. Dobra, mam nadzieję, że on już się tam tepnął. Gdzie ma być? Także jeszcze tam sobie podejdziemy w tym odcinku. Tylko, żebym dobrym wyjściem wyszedł. Tędy? Nie, tutaj. Okej, dobra, także chodźmy. I mam nadzieję, że już tam będzie. Błagam. Już nie chcę iść tam trzeci raz i się przejechać, cholera. Ale już go widziałem przez chwilę. Możliwe, że właśnie go tam tepło już, żeby był na miejscu, gdzie ma się ten quest zaczynać. To jest także właśnie jeszcze jedna z rzeczy, która jest w sumie no dosyć realistyczna w Wiedźminie, ale trochę przeszkadza w znajdowaniu tych questów, to jest taka, że niektóre można zacząć tylko o jakiejś tam powiedzmy określonej godzinie. Przez to czasami nawet możesz przychodzić w jednym miejscu 1000 razy i nie trafić w dobrą godzinę i wtedy po prostu nie znajdziesz tego questa. A potem się okazuje, wait, byłem tutaj 1000 razy, a tu nic nie było. A potem taki zang, że trzeba tutaj być o konkretnej godzinie i kuźwa go nie ma! No cholera jasna. Kuźwa mać, no kurde, on tu powinien siedzieć mi się wydaje, no. Albo coś. No po prostu w to nie wierzę. Po prostu w to cholera nie wierzę. Pójdźmy na pola. Pójdę na pola tylko dlatego, żeby przejść po prostu do innej lokacji i mam nadzieję, że wtedy się pojawi, bo naprawdę już mam tego dosyć. Tu mam miejsce mocno sobie przynajmniej oznaczę. Bo dzięki temu będę je przynajmniej widział na mapie. Okej, dobra, także lecimy tam mniej więcej w stronę właśnie przejścia na pola. Nie powinno być raczej daleko, mapa. A nie, no, jednak trochę daleko. Ale cóż. Także w tym odcinku myślę, że sobie tylko przejdziemy na te pola. Wrócimy się tutaj, już nawet nie będziemy pod tego gościa iść. I wtedy sobie ten odcinek zakończymy. Ja myślę, że tam podejdę jeszcze poza nagrywaniem i zobaczę, czy on tam będzie. Jeżeli nie, to pójdę gdzieś się przemedytuję przy jakimś ognisku, które będę mógł rozpalić igni
I wtedy dopiero jak już się upewnię, że on tam będzie, to sobie tam podejdę i w tamtym miejscu już tuż koło niego zacznę sobie odcinek. Także dobra, chodźmy na pola. Mam nadzieję, że to wczytywanie nie potrwa zbyt długo. Oby. W ogóle strasznie mi się podoba ten art, taki fajny pastelowy tutaj na górze. Okej, dobra, jesteśmy na miejscu, także cofamy się z powrotem. Droga do wioski, proszę bardzo. No i chodźmy. Zobaczmy, czy on tam jest. Tylko tak jak mówię, no, ja to zrobiłem poza nagrywaniem, także teraz już się będę z wami pomału żegnał, tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.